Cześć, witam was w kolejnym odcinku serii Ori and the Will of the Wisps. Mam nadzieję, że w tym odcinku coś się ruszy. A, walny jest jeden cały odcinek na czwartek będzie pewnie, jak to wrzucę, takie jakoś godzina 10. No i co? Zaraz zaczynamy. Tutaj jest chyba Ofer? Próbowałem już wszystkiego, ale nie udało mi się ich otworzyć. Zróbmy tak, ty rozejrzyj się na czymś, co pomoże je otworzyć, a ja jeszcze trochę je poszturcham. Co ty na to? Co on tam szturcha? Dobra, nieważne. To jakiś quest z biblioteką chyba było. Się coś wyświetliło wcześniej i teraz idę w stronę zachodnią. O Jezus. Pewnie mi się keybinding teraz myli, bo ostatni odcinek na zapas nagrywałem z KOD Kangaroo, a tam miałem ustawione akurat na shift attack, więc mi się teraz pomyliło. Też jestem ciekaw, co mam teraz ustawiony efekt kwipunku, bo od dawna nie zaglądałem. Pięknie, krab wyjaśniony. I tu się przyłącza E. Wytrzymałość, wspinaczka i żywotność. No to tak bardzo defensywnie zrobiłem. Tutaj są kolce. Okej, pamiętam, że pod kontrolę miałem też. Chwila, jak to się nazywało? Pod kontrolę miałem szybki ruch, czy jakoś tak. Nie pamiętam dokładnie nazwy. Niestety. No i kurde, prawie się zabiłem. No i co ja tu mogę zrobić? Chyba prawie nic. Nie wiem, jak tam na tą górę się teraz wdrapać. To jeszcze zobaczę. Tutaj też było przejście, może też zobaczę, bo to chyba wszystko i tak na zachód idzie. Tutaj żyćko sobie zregeneruje. Ładnie. No i chodź tutaj, mistrzu. Jeszcze to przeżył? Okej, movement miał dość klarowny, więc nie miałem problemu. O, i tutaj można doskoczyć na spokojnie. Mam też spinaczkę ustawioną, więc nie powinno być tyle problemów. A, i właśnie. Muszę też pamiętać, jak się wcześniej odbicie robiło. Odbicie pod F ja miałem. E, co jest? Ale dziwnie. Chyba mi się jakiś przycisk zbugował. Więc dobra, powtarzam poprzednią szarżę. Chodź tutaj. Aha, i w ogóle zauważyłem, że to nie jest ten klasyczny moskito. Coż wcześniej to był jakiś mutant pszczoły, czy co to kurde było? Dobra, wskakuję na te liany. Odbicie miałem pod F. Okej, teraz już w miarę wiem, jak to się używało. Jesz mi nie zadał żadnych obrażeń. I to wygląda podejrzanie. No właśnie. O, i coś odpaliłem. Wow, i tego. Bo właśnie questa wykonałem. Nice. I tutaj teraz. Nie wiem, czy ja nie powinienem teraz uciekać najlepiej. Mogę się wdrapać? Mogę. Zresztą nie wiem, czy z złą stroną teraz nie poszedłem. Niekoniecznie. Wow. nieważne, jednak się dało to łatwo zrobić. Ojej, bardzo tutaj dużo faili by było, jakbym nie wycinał co niektórych killi. Znaczy, jakich killi, deadów.
Co on tak nisko skoczył? A, no to był skam jakiś. A dobra, przynajmniej wiem jak teraz tu się dostać. Bo ten gościu by mógł sobie stąd po... No co jest no? Wcześniej nie było problemu z tym. No, może niżej? Co tu się dzieje w ogóle? Aha, jeszcze od niego się odbiłem. Nice. Od niego mogę się odbić, ale od tej kłody to już nie. Dawaj papiery na wjazd i przechodź dalej. Mam nadzieję, że się nagrało i że mi uwierzycie, że tamto mi się jednak udało. No i tutaj jest... O, właśnie te przejście, które odblokowałem wcześniej. Okej, okay, mam taką zasadę, że zwykle przerwników filmowych nie przerywam. Jest też ciekawe, że jak wchodzi się pomiędzy te tłoki, to przecież powinno go tam zmiażdżyć. To jest trochę nierealistyczne w tym. I teraz, no dobra, w prawą stronę na razie pójdę. Też tam nie wiem, czy nie mógłbym jeszcze zobaczyć jakąś inną lokację. Powinno coś tam być. Znowu jest ten potwór. Na jedno Z można go rozłupać. Okej. Okay. Ło, prędkość aż wskoczę. Aha. O, ale leci od razu, jak to zrobi. Ale jak trudno to wymierzyć strasznie. O, idealnie. Teraz muszę się tylko zawiesić tam wyżej. Tu są kołowrotki. I ziup! No prawie wyszło. Ale żem to zjebał. No dobra, teraz musi się udać. No i znowu jest ten glut. Chyba to nie zadaje damage, jak do tego podchodzę. Czyli wiadomo, obrażeń. No, na tym. Ciekawe, czy bez tej abilitki na przyczepianie się by też mi tak łatwo było z tym. Ale dobra. Tutaj nie mogę chyba się niczego złapać. Też nie wiem, czy nie można tego aktywować. No dobra, spróbuję. No i oczywiście znowu pomyliłem przycisk do tego. F się naciskało. A nie, to nie reaguje w ogóle na F. Więc nie wiem, po co to jest. Sterowanie. Zryw świder. I tutaj widzę, jest dalsze przejście, cyk. To nie powinno być żadnego problemu. Kolejny wyskok. Oj, też zauważyłem, że im dłużej chyba się rozpędzasz tutaj, rozpędzacie, jakbyście robili tę grę, to jak się spację od razu naciśnie, to o, to właśnie taki efekt jest.
tutaj bym mógł mógłbym aktywować coś. Też muszę pamiętać, że czasami mogę sobie pomagać fizyką. Patrzcie, jak X naciskam, to się wtedy utrzymuje w powietrzu dłużej. I to można wykorzystać. Tylko żebym się podczas tej demonstracji nie zabił. Teraz się przytrzymuję. No i odbieram życie kolejny raz. Wow, on ma głos. Ja nie mam many. Shit. Jak go pokonać? Ojoj. Tak trochę boję się podchodzić do tego bossa, bo jeszcze nie wiem, co on w ogóle potrafi. Mi by się przydała mana. O wiele łatwiej by było, gdybym miał manę. Ale dobra, teraz z honorem. Może go pokonam? Okej, on nie jest aż taki mocny. Myślałem, że to jakiś mini boss, szczerze mówiąc. Ale nie wygląda jednak. Znaczy wygląda, ale nie ma ten. Nie jest aż tak dobry. Tutaj są jakieś działka, widzę. Ale dość powolno działałem, więc raczej z tym problemu nie będę miał. Tyk. Idealnie. I odnalazłem górlecką rudę. To druga, co ciekawe. Może jeszcze w tej centralnej mapie wcześniej to miałem. No i co tu mogę zrobić? Raczej się nie tepnę, bo nie mam tutaj niczego. To jest taki trochę ślepy zaułek, więc wracamy. Wrócić to też jest czasami wyzwanie w tej grze. Chociaż teraz już powinno być bardziej easy. Wow, grafika jest zarąbista w tej grze. Wiesz, jak ktoś ma jakiś nowszy monitor, albo na telewizorze, bo w sumie też można oglądać YouTube'a, to trochę lepiej tak powinno chyba graficznie wyglądać. Jest to takie moje wytłumaczenie, że jeśli grafika filmu jest trochę gorsza. No i tutaj jest bezpieczna strefa, też jestem ciekaw, czy tam da się doskoczyć. No dobra, kontrol. No i tutaj powrotek. Kurde, zahipnotyzowało mnie te kółko. Też fajnie, jakby to można było jeszcze przyspieszyć. No ale tutaj chyba nie ma wyjścia po prostu. Do tych... Chociaż czekaj. Aha, no to wszystko teraz jest jasne. Tylko trzeba się tutaj chyba rozpędzić? Niekoniecznie. Chociaż zauważyłem też kolejną ciekawą rzecz w grze. A nie, jednak nie mogę się rozpędzać, ale szybka animacja jest dość. No i znowu trzeba aktywować tego gluta pewnie. I cyk. Tam jest kolejny. Więc ziup. Powinno być git. Może teraz dla odmiany łukiem aktywuję. Trzymane stracę. A tam jeszcze komar był, no to trochę niefartowne. Teraz pewnie będzie co zrobiłem. No ale nie poddajemy się, lecimy dalej. O nie! A to jest to połączenie właśnie z kulcami, teraz przyspieszone będzie. Ale okej. Co? Nie wystarczył ten skok? Serio? Okej. Okay. A i znowu komar. Znowu się spotykamy. Ale nie atakuje jeszcze. Ciekawe. Może jakoś go sprowokuję tym, że będę się kręcił? Raczej się nie da.
Raczej ja wolę z nim zawalczyć najpierw. Okej, dość łatwo się dał. I tam chyba trzeba w dół polecieć, mi się zdaje. Takie jest, jeszcze żyćko było, nice. Prawie całą staminę uzupełniłem. I to już jest wyjście? Nie. To nie jest wyjście, bo tu bym już w innej strefie był. I kolejny krab. Chodź tutaj, mistrzu. Pam, pam, pam. Ustawcie łapkę w górę, oczywiście. Kok. I ten fragment mapy coś mi przypomina. Kiedyś było coś takiego, że chyba nawet jeszcze na odcinku, że było takie przejście i parę pułapek. Ale ja na razie... O, kolejne drzewo życia. I dostaję las, nowa umiejętność. A, no to jest już chyba wiadome. Czy to jest tak naprawdę uwydatnienie do tego ruchu, jak on się nazywał, odbicie. Teraz mogę się teraz nawet o te niebieskie chwytać. Tak jeszcze pewnie trochę mi zajmie znalezienie wszystkich takich fragmentów. I tutaj popatrzę się w górę. To ma dość spory zasięg. Zacznie mi kusi tutaj skoczyć. Ale co po tym? Chyba nic. Też co ciekawe, jak się dotnie tylko wody, to jeszcze się damage'a nie dostaje, tylko jak się zanurzysz chyba. O, no dobra, trudno. Jak ja tutaj mogę wrócić niby? Jak on ciągle się na... O! Ale to ma zasięg, zajebiste, ty. Coś pięknego. I też widzę, że jak to używam, to się podświetla w górę. W górę, normalnie jak Anivia. Dobra. Skoczę na drugą stronę mapy. Teraz już wszystko odkryłem chyba w tej górze. Ale tam jeszcze parę rzeczy jest jeszcze ukrytych pewnie. Dźwignia, wow. Kolejna brama, lecimy. Teraz jestem w nowej lokacji, taki w sumie. I tutaj jest ten Tolkien. Ciema Tolkien. To źródło to nie miejsce dla wędrowca. Od tych obracających się kół wszystko mi się w środku poprzewracało. Wcale by mnie tu nie było, gdyby nie zgubił kompasu ostatnim razem, gdy tędy przechodziłem. Czy pomożesz mi w poszukiwaniach? Wydaje mi się, że zgubiłem go gdzieś na tamtych drzwiami? Za tamtymi drzwiami, aha. Ja przeczytałem na tamtych drzwiami. To nieźle, very good Polish. Znowu gadam i pewnie nie będę wiedział, co teraz zrobić. Ale to nie była cutscena, tylko chwilowy ten. Chat z botem i nowa misja. Teraz jak dojść do tego w ogóle? Nie ma aż takiego zasięgu. Już mogę się wrócić zawsze. Trochę wykorzystałem ten atak z X. Tutaj jest trochę many.
to się raczej nie zakręci, tak coś czuję. Też muszę zacząć walczyć z wrogami, bo trochę by zawsze złoto dostaję do tego światła. Chodź tutaj. Tak jest. F. Aha, to za każdym razem mogę chyba tutaj F używać. Mi się tak wydaje, tak jest. Się też trochę giba. Ej, co tu się wydarzyło? Okej, chyba dobrze to zrobiłem, ale niepotrzebnie się tam jeszcze skalę. No co jest, no naprawdę. Wyglądało na legitny skok, ale. Ale dupa, teraz nie wiem, na gdzie mnie tepnie. O, daleko stąd, oczywiście. Idealnie mnie wysnajpił gnojek. Chodź tutaj. No i nara. Chyba aktywuję sobie magnes zamiast tej wytrzymałości. Myślę, że to lepszy wybór. Albo pocięcie skrzydła. O, jeszcze lepszy pomysł. Teraz to będzie bitwa. Wow, to Z było przypadkowe, szczerze mówiąc. Chciałem zrobić ślisk. O, magnes aż tak daleko podziałał, całkiem nieźle. To wystarczyło? Ciekawe. O, i tutaj jest punkt lokacyjny. O, z nim się też widzę, dawno nie widziałem. Pamiętam, że zawsze miałem problem z unikaniem jego pierwszego ataku, ale to i tak minimalna strata życia. Czemu? Halo? Nacisnąłem prawy przycisk i stał w miejscu. Ale skam. No i tutaj żyćko jest znowu. I kolejny Moki. Stoję tu i stoję, a niedźwiedź ciągle śpi. Może połaskoczę go jeszcze raz, jeśli znajdę coś większego niż kępka kawy? Kępka kawy? Trawy! No i nadal nie mogę tu nic zrobić. Myślałem, że jakiś item przynajmniej odblokowałem. No dobra, lecimy dalej. I tutaj kolejna ciekawa lokacja znaleziona. Oj, ała. Już nie mam pojęcia. Straciłem rachubę, który raz już się na tym zabił. Halo! Jezus, ja myślałem, że idealnie ten skok wymierzyłem, a to dupa. Też no. Czemu się ciągle ześlizguje z tego, no? Jaja to są jakieś. Okej, dobra, niepotrzebnie chciałem tam parkurować, nie wiadomo jak, a tutaj tylko F trzeba było naciskać. No ale dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku. Myślę, że szybko nagram jeszcze kolejną część. No to na razie.